Duga wciąż jest w dość dobrym stanie. Nie tak jak inne budynki w strefie, które szybko niszczeją, głównie z powodu braku konserwacji. Będziesz poruszać się po otoczeniu radaru, napotykając elementy takie jak znana wielu stalkerom zielonkawa stalowa brama z widocznymi z daleka czerwonymi gwiazdami, która często przyciąga wzrok turystów i fotografów. Miejsce to jest popularnym punktem wycieczek po strefie, który dobrze ilustruje drastyczne środki podjęte w celu opanowania skażenia oraz następstwa katastrofy w Czarnobylu dla wsi, miast i wszystkich lokalnych społeczności. Cześć! Dzisiaj czeka Was coś nietypowego, ale na początek krótkie przedstawienie. Nazywam się Andrzej i zajmuję się między innymi tworzeniem filmów w The Farm 51. Dla Was, śledzących fanpage Napromieniowanych, wspólnie przygotowaliśmy ten film o konkretnym wycinku historii Czarnobyla. Znajdzie się tu także coś dla graczy, którzy niekoniecznie oglądają tego typu materiały. A tym, co na dziś dla Was mamy, jest właśnie to wideo, które łączy obydwa światy. Rzeczywisty, prawdziwą zonę, oraz wirtualny, w grze Chernobylite. Dla wielu z Was mogą się one wydawać niepowiązane, ale dla nas sytuacja jest zgoła odmienna. Pomysł na grę powstał, gdy byliśmy w Czarnobylu i podziwialiśmy zonę ze szczytu jednego z najwyższych budynków, jednocześnie przerażającą oraz piękną. W filmach na naszym kanale na YouTube często pokazujemy zarówno naszą grę, jak i prawdziwą historię katastrofy w Czarnobylu. Dziś jednak nadszedł moment, aby ponownie połączyć te dwa światy i pokazać je takimi, jakimi my je widzimy. Innymi słowy, ten film będzie poniekąd opowiadał o tym, jak połączyliśmy to, co widzieliśmy, czuliśmy i czego doświadczyliśmy w strefie oraz jak przełożyliśmy te doświadczenia. Najpierw na ideę, wstępny pomysł, a później już na samą grę. Dla tych z Was, którzy nie znają Chernobylite, krótko opowiem, czym w ogóle jest nasza gra. Chernobylite to survival horror z elementami RPG, w którym zanurzacie się w niesamowity i niebezpieczny świat czarnobylskiej strefy wykluczenia. Zapewnia wciągającą mieszankę science fiction i elementów nadprzyrodzonych, jednocześnie będąc głęboko zakorzenioną w prawdziwej historii i geografii Czarnobyla, Prypeci i wszystkich sąsiadujących z nimi obszarów. Być może niektórzy z Was znają już nasze projekty lub choćby naszą nazwę. Mimo tego chciałbym tylko wspomnieć, że nie tworzyliśmy lokacji na podstawie cudzych relacji. Przez wiele lat poświęciliśmy mnóstwo czasu i wysiłku, żeby dokładnie przeskanować i odtworzyć prawdziwe środowisko zony. Z tego też powodu właśnie ogłosiliśmy kontynuację naszej gry. Tworzymy Chernobylite 2 Exclusion Zone. Będzie ona dostępna już w 2025 roku. Natomiast wracając do skanowania. Użyliśmy do tego różnych technologii, na przykład fotogrametrii, do czego przydały nam się drony i nierzadko własne ręce, kiedy musieliśmy skanować budynki czy przedmioty ręcznie. Niektóre z tych metod to nasze własne, pionierskie technologie, które wykorzystaliśmy również w innych projektach, na przykład do stworzenia Chernobyl VR, symulatora wycieczki po zonie pozwalającego doświadczyć tego miejsca i jego atmosfery, w widoku pierwszoosobowym w środowisku VR. No ale do celu. W tym filmie zagłębię się w temat podobieństw i różnic między grą a rzeczywistą strefą. Po co? Żeby przedstawić Wam, w jaki sposób i jak wiernie nasza gra ożywia to przerażające, a jednocześnie piękne miejsce. Niezależnie czy jesteście graczami, czy wolicie inne rozrywki, mam nadzieję, że ten film przybliży Wam jedną z lokacji dostępnych w Chernobylite w taki sposób, że dowiecie się czegoś nowego i lub ciekawego. Zaczynajmy. Czarnobylska zona. Fuzja faktów i fikcji. Część pierwsza. Oko Moskwy. Jedną z lokacji w Chernobylite jest mapa Oko Moskwy, gdzie można znaleźć imponujący i tajemniczy system radarowy, który wielu z Was zna po prostu pod nazwą Duga lub Rosyjski Dzięcioł, jeśli wczytaliście się w jego historię nieco bardziej. Jeśli interesujecie się historią Czarnobyla, z pewnością w którymś momencie natkniecie się na informacje o tej niezwykle charakterystycznej radzieckiej instalacji. Jest to zdecydowanie jeden z najbardziej charakterystycznych punktów orientacyjnych w całej strefie. Tym bardziej, że można go dojrzeć gołym okiem z większości miejsc wokół czarnobylskiej elektrowni. Duga, radziecki pozahoryzontalny system radarowy, był częścią sowieckiej obrony przeciwrakietowej. Jego celem było głównie wczesne ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach. Ale wyzwania, jakie postawił przed swoimi twórcami, były niemal równie duże co on sam.
W burzliwych latach 60. i 70. ZSRR obawiało się wyprzedzającego uderzenia Stanów Zjednoczonych, m.in. poprzez użycie międzykontynentalnych pocisków balistycznych z ładunkiem nuklearnym. Miał za zadanie wykrywać je nawet niezależnie, czy zmierzały bezpośrednio ku radzieckiemu terytorium. A mógł to robić na zatrważające odległości. Według niektórych źródeł był w stanie wykryć wystrzelenie rakiety nawet z tak odległego miejsca, jak same Stany Zjednoczone. W zamyśle konstruktorów, system ten miał dać czas sowieckim władzom na odpowiednią reakcję. Poza swoją wielkością, bo radar ma 700 metrów szerokości i 150 metrów wysokości, Duga była znana z problemów, jakie powodowała przez swoje emisje. System emitował ostre, powtarzające się szumy. I właśnie dzięki tej właściwości szybko zyskał swój drugi przydomek, nadany mu najprawdopodobniej przez entuzjastów technologii, którzy odbierali jego sygnały na swoim sprzęcie. Rosyjski dzięcioł zakłócał w ten sposób transmisję i komunikację na różnych częstotliwościach. Było to przedmiotem wielu skarg, na przykład linii lotniczych, które zabiegały nawet o interwencję międzynarodową. Związek Radziecki był jednak nieugięty. Mówiąc eufemistycznie oczywiście, bo ich odpowiedź na takie zażalenia można by nazwać znacznie bardziej dosadnym określeniem. Duga po dziś dzień utrzymuje się w dość dobrym stanie, choć słowo dość jest tu kluczowe. Budynki w zonie szybko niszczeją, co ma związek przede wszystkim z brakiem odpowiedniej konserwacji. Problem ten nie omija tej ogromnej radzieckiej instalacji, skonstruowanej głównie z utleniających się metali. Mimo upływającego nieubłaganie czasu, który zostawia na niej swoje piętno, Duga wciąż jest jednym z najbardziej tajemniczych i legendarnych miejsc w całej strefie. W prawdziwym świecie radar ten jest górującym nad całą zoną świadectwem zimnej wojny. Ukryty w gęstym lesie, nieopodal czarnobylskiej elektrowni jądrowej, dla niektórych jest wciąż źródłem niejednej teorii spiskowej. Dla innych, reliktem przeszłości odchodzącym powoli w niebyt. Rdzawiejąca struktura wraz z otaczającą ją strefą wojskową i innymi instalacjami wspomagającymi jej niegdysiejsze działanie przywodzi na myśl historię katastrofy w Czarnobylu i następstw, jakie spowodowała. Radar jest też ważnym świadectwem przeszłych ambicji technologicznych Związku Radzieckiego oraz wszechobecnego strachu, jaki powodowała w ówczesnych ludziach myśl o zbliżającej się nuklearnej wojnie supermocarstw. Oficjalnie Duga rozpoczęła działalność w lipcu 1976 roku, a zakończyła ją w grudniu 1989 roku, czyli na długo po tym, jak wydarzyła się znana nam wszystkim katastrofa. Przez wiele lat radar, jak i jego załoga mogli być więc świadkami niemal nadludzkiego wysiłku setek tysięcy osób, które brały udział w akcji likwidacyjnej katastrofy. W Czernobylite oko Moskwy zostało odwzorowane przez nas niemal w skali 1:1. Postaraliśmy się o dbałość o szczegóły, tym bardziej, że wielokrotnie mogliśmy przyjrzeć się radarowi z bliska. Nawet na niego wejść. Oczywiście przez wzgląd na wymogi rozgrywki musieliśmy wirtualną wersję zony nieco dostosować do naszych potrzeb. W rzeczywistości strefa jest ogromnym i względnie pustym obszarem. Dlatego chcieliśmy stworzyć poczucie bycia małym trybikiem w wielkiej machinie tego świata i zmieniliśmy co nieco względem prawdziwego miejsca. Dla przykładu, pomnik dla tych, którzy uratowali świat, znajduje się w innym miejscu niż w grze. Jednak jest na tyle ważnym elementem zony, że nie mogliśmy nie umieścić go na jednej z map, na których toczy się gra. W Czernobylite naszym zadaniem jest eksploracja otoczenia Dugi, podczas której napotykamy na wiele znajomych z nagrań czy fotografii elementów. Dobrze znana stalowa brama z czerwonymi gwiazdami, budynki wojskowe czy oryginalne graffiti. Radar w naszej grze nie służy jednak wyłącznie do celów estetycznych. Jest on ważnym elementem fabuły, o której decydujemy my sami, gracze. I mały spoiler. Fabuła nie jest liniowa, więc jeśli poprowadzicie rozgrywkę w odpowiedni sposób, możecie zniszczyć całe oko Moskwy. To jednak spowoduje, że zmienicie świat gry w sposób, którego nie będzie łatwo przewidzieć. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta krótka lekcja historii o zonie i że będziecie chcieli usłyszeć więcej takich informacji, obejrzeć więcej takich filmów. Dzięki naszym przyjaciołom z Napromieniowanych będziemy mogli dzielić się całkiem zasobną bazą wiedzy, jaką od 2 lat publikujemy na naszym kanale YouTube. Możecie nas tam znaleźć pod nazwą Czernobylite.
Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.